Siemaneczko, w drugiej części Let's Play Złote Wrota. Troszeczkę jeszcze przyciszyłem. Zobaczymy, czy jeszcze nie zmniejszyć albo zwiększyć zanikania obrazów. Jak to chociaż na razie płynnie chodzi. Trochę mnie jeszcze martwi sprawa, że po odpaleniu na nowo gierki dźwięk, ustawienia dźwięku mi się resetują. Głośność tylko, bo na przykład próbkowanie to nie. Ale o co chodzi? Dlaczego to się przestawia? Jak resetuje grę? Trochę dziwne. Dobra. Garont. Hej! Wcześniej czy później musiało się tak... Witaj, kapitanie Garoncie. Znów się spotykamy. Mhm. Cieszę się, że cię widzę. Choć na początku byłem wściekły, gdy zostawiłeś nas na pastwę losu w górniczej kopalni. Ale dzięki Innesowi daliśmy sobie radę. Garont jest na tak. Nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Zawarliśmy rozejm z orkami. Dzięki temu mogliśmy spokojnie opuścić nasz zamek i dotrzeć do Korinis. To w ten sposób. Moi ludzie byli już strasznie wyczerpani. Wkrótce zginęlibyśmy z głodu, aż tu nagle orkowie sami zaproponowali pokój. Oczywiście na ich warunkach. Mogliśmy zabrać naszą rudę, a oni zajęli zamek, no i całą kolonię, która i tak należała już do nich. Ale od tej pory, co jest wręcz niewiarygodne, żyjemy z orkami w pokoju. Nie napadają nas i zupełnie nie widać ich na terenach wokół miasta. A jeśli już są, to przychodzą w pokojowych zamiarach. O proszę. Parzy kroją coś większego, ale na razie nie ma się czym martwić. A czy tutaj są gdzieś orkowie? Z tego co wiem, to mają swój obóz w kanionie. Rozejrzyj się tam. Być może okażą się przydatni w naszej misji. Dzięki za informację. Dobra, masz jakieś zadanie? Masz dla mnie jakieś zadanie? No. Na razie nie, ale pogadaj z Andrem. On na pewno coś dla ciebie znajdzie. Dobra, czyli Garont to jest ten z kolonii. Zapomniałem. Masz dla... Okej, dobra. Czyli w ten sposób się wydostali. Okej, fajnie, że zostało to wytłumaczone, a nie tak po prostu jesteśmy tu, bo jesteśmy i tyle. Dobra, to nawet kupuję to, że orkowie po załatwieniu smoków po prostu poszli po rozum do głowy, nie? I może już nie chcą słuchać swojego pana. Tylko chcą żyć po prostu, przeżyć, nie? Co wydaje się całkiem logiczne. Dobra, stół alchemiczny, łóżka. Fajnie te łóżka wyglądają tutaj. Okej, strażnica. No dobrze, dobrze. Panowie, musicie się jakoś bronić. Polna jagódka. No, nie, zapomnijmy. Żeby się dostać na dach. Zaraz zobaczymy resztę mieszkańców. Tutaj nic więcej nie wymodzimy. A kogo mamy tutaj? Hakon. Fernando. Hakon, to był ten handlarz broni, nie? Widzę, że także i ty przybyłeś z paladynami. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Nie przyszedłem się z tobą przekomarzać. Na żartach się nie znasz. Człowieku, uspokój się. Jak zwykle mam towar najwyższej jakości i mam nadzieję, że znów będziemy robić interesy. Dobra. Pohandluj. Ja też mam taką nadzieję. Okej. Mogło być trochę to większe, powiem wam, ten ekwipunek. Nie chodzi mi o ilość slotów, tylko po prostu o wielkość tego, nie? Trochę jest to za małe. Jak dla mnie, co mamy tu? Pierścień życia. Czyli tyle to kosztuje. Mamy kuszę. Dobra. Zastanawiam się, w jaki buildzik tutaj zrobimy naszego bohatera. Nie, czy dwuręczny. A jakaś taka pierwsza, lepsza broń. Krótki miecz to jest to, co mamy. Miecz pod zręczność, premia do walki bronią jednoręczną. A może w zręczność tutaj pójść? Łuki i bronie jednoręczne, nie? No to nad tym się jeszcze zastanowimy, dobra. Fernando. Co cię tu sprowadza? Dlaczego jestem z tą ekspedycją? Lepiej być tam, gdzie paladyni. A większość z nich jest teraz tutaj. I choć to ryzykowna wyprawa, może się opłacić. Może. Dlatego opuściłem Korinis i przybyłem aż tutaj. Mam sporo ciekawych towarów, jeśli cię to interesuje. Poza tym skupuję wszystkiego rodzaju stare monety. W zależności od tego, jak starą i rzadko mi przyniesiesz,
Zapłacę tobie odpowiednio dużo złota. Okay. Jeśli więc znajdziesz jakieś, daj mi znać. Dobrze wiedzieć. Mam dla ciebie... Pokaż mi je. Świetnie, oto twoje złoto. Czekam na kolejne. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Pokaż mi swoje... A ty tutaj... No też masz coś tutaj. Broń jednoręczna, dobra. Ale masz też troszeczkę... O, i wytrychów też masz. No, wytrychy to bym sobie od razu wziął, wiesz? Na pewno mi się przydadzą. Chociaż nie wiem, czy ja pewnie nie potrafię na razie otwierać. O dziwo. Premia punktów trafień. No, fajny. Fajny ten amulecik. Skórzany pancerz. Ze zbroją strażnika. Dobra, ale na razie nic więcej nie kupię od ciebie. Ale dobrze wiedzieć, że coś takiego masz. Krótki miecz. Wilczy kieł. Oj. Praktycznie całe nasze złoto. To może na razie podziękuję. Może na razie... Serio? Kilof ma większe obrażenia? Ale jak to będzie wyglądać? Dobra. Zostańmy przy tym. Grita. Grita, co ty tu robisz? Wyruszyłam w ekspedycję razem z paladynami. Potrzebowali kogoś, kto będzie im gotował. No tak. A poza tym sprowadza mnie tu jeszcze coś. Co takiego? Szukam mojego wuja, Torbena. Torben? On też tu jest? Torben bardzo ciężko przeżył całe to zamieszanie z orkami, smokami i piratami. Mówił, że ma tego dość i musi opuścić Korinis. Z początku to lekceważyłam, ale któregoś dnia wyszedł z domu bez słowa i już więcej nie wrócił. Zaczęłam się wypytywać ludzi, czy ktoś go nie widział. Jeden z myśliwych powiedział mi, iż widział Torbena, jak szedł w tę stronę części wyspy. Możliwe, że gdzieś tutaj jest. Jeżeli go znajdę, dam ci znać. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Masz coś na sprzedaż? Sprzedaję trochę żywności i innych drog. Dobra. Pokaż mi swoje towary. No, sporo starych znajomych na razie spotykamy. Okej, takie pierdoły masz, ale niech będzie. Tam widzę maga... maga wody. O, jak miło. Krótki łuk, pozbieramy to sobie, nasz pierwszy łuk będzie. No weź tutaj, Bezi, tak, tak, łuk. Zastanawiam się, kurde, czy byłaby jakaś opcja, ale to muszę posprawdzać już sam, czy może jakoś z teksturkami tutaj coś podmieniać, chociaż dodawanie jakichś innych paczek do modyfikacji, jakieś zmienianie tekstur, to może wpłynąć na stabilność, więc nie wiem, czy chce się w to bawić, zobaczymy. Chociaż w sumie mam wrażenie, że ładniej to wygląda wszystko. Może tak jest. Jak ten łuk się sprawuje? 15. W ogóle... włamywanie? Nie, uczony jesteśmy. Dobra, czyli tam jakiś tam prosty zamek otworzymy. To chyba nie ma sensu na górę. No nie, nie, nie świruj, Bezi. Mamy tu jakiegoś maga. Boli mnie troszkę, że nie ma quick save'a, ale przynajmniej to dość szybko i tak się zapisuje. Oto jest ten mag. Ten od tej kamiennej tabliczki. Pogadajmy sobie. Kim jesteś? Jestem magiem wody. Nazywam się Christian. Co tu robisz? Zajmuję się tutaj badaniem tych platform teleportacyjnych. No. Czuwam także nad magicznym portalem. Od pewnego czasu jego działanie ogranicza się tylko w jedną stronę. Przenosi osoby z Korinis do Jakendaru. Ale nie działa w drugą stronę. Próbuję ustalić, co się stało. Na razie pozostaje tylko droga morska, ale całe wybrzeże jest opanowane przez piratów, tak więc póki paladyni się z nimi nie uporają, nie ma jak się stąd wydostać. Okay. Chyba, że uda mi się przywrócić pełną magiczną moc portalu. Ale to może być bardzo trudne, ponieważ obecnie w Jakendarze równowaga w świecie magii jest mocno zachwiana. Z pewnością wiąże się to z coraz to liczniej napływającą plagą Beliara, której jak na razie nikt nie potrafi powstrzymać. Czy on mówi Jakendarze? Może nie jest stąd. Czy są tu inni magowie wody? Tak. Przybyliśmy tutaj pod wodzą Saturasa jeszcze przed paladynami. Jest tu Saturas? Tak. Znasz go? Oczywiście. Oczywiście. Znam go jeszcze z kolonii górniczej. Mm-hmm. Więc będziesz mógł się z nim zobaczyć. Gdzie obecnie przebywa? Jest razem z innymi magami w obozie. Obóz rozbiliśmy przy dawnym domu uzdrowicieli. Okej. Okay.
Czy kamienie teleportacyjne wciąż działają? Obecnie nie. Teleporty są zdezaktywowane, a kamienie ogniskujące przechowuje Saturas. Czy można je ponownie uruchomić? Oczywiście, ale musiałby się na to zgodzić Saturas. Ciekawe czemu je wyłączył. Może jakieś względy bezpieczeństwa? Słyszałem coś o jakiejś tabliczce, która została skradziona. A tak, Neoras ci już wspominał? Zgadza się. To zawikłana historia. Około miesiąca temu jeden z tutejszych mieszkańców odnalazł dziwną, nasyconą magią tabliczkę. Pomyślał, że się nią zainteresuje i mi ją sprzedał. I rzeczywiście miał rację. Tabliczka była zapisana dziwnym, starożytnym językiem. Zapewne pochodzącym z jakiejś bardzo odległej krainy. Trochę przypominał język kapłanów z Jakendaru, jednak był dużo trudniejszy do odczytania. Dlatego odszyfrowanie go szło mi bardzo powoli. Zdążyłem się jedynie dowiedzieć, że ten prastary dokument zawierał opis historii i kultury pewnej dawnej cywilizacji. Między innymi natrafiłem na fragment opowiadający o ukrytym skarbcu, w którym lud owej krainy przechowywał najcenniejsze skarby. Nazywano go Złotymi Wrotami. Znajdowały się tam nieprzebrane ilości złota, klejnotów i innych bogactw. Jednak najcenniejszym skarbem miał być artefakt o potężnej mocy, nasycony boskim tchnieniem. Zapewniał on całej krainie bezpieczeństwo i pomyślność. Niestety nie zdążyłem dowiedzieć się niczego więcej. Byłem już tak zmęczony czytaniem, że schowałem tabliczkę do kufra, a potem momentalnie zasnąłem. A gdy następnego dnia chciałem wrócić do czytania, w kufrze już jej nie było. Przetrząsnąłem cały pokój, ale nigdzie nie mogłem jej znaleźć. Byłem strasznie wściekły, no ale cóż mogłem zrobić? Okej. Czy podejrzewasz, kto mógł ukraść tą tabliczkę? Nie mam pojęcia, komu mogło na niej zależeć. Niewiele osób o niej wiedziało. Ale zapytaj o to Argosa. To on znalazł ten relikt. Może się komuś wygadał. Ktoś dokładnie musiał wiedzieć, gdzie ją przechowuje. Ale obawiam się, że zbyt wiele ci nie powie. Dlaczego? Wmawia mi, że nic nie wie. Próbowałem z niego coś wyciągnąć, ale wszystko na darmo. A ta tabliczka ma bezcenną wartość. Tylko dzięki niej możemy się dowiedzieć więcej na temat Złotych Wrót i znaleźć jakieś wskazówki, które nas do nich doprowadzą. Dlatego trzeba zrobić wszystko, by ją odzyskać. No okay. Gdy uda ci się czegoś dowiedzieć, daj mi znać. Dobra. Okej. Gdzie znajdę Argosa? Podążaj drogą w kierunku obozu bandytów. Jego chata znajduje się tuż za obozem paladynów po lewej stronie ścieżki. No, to blisko. Jeśli udało ci się... Jeszcze nie. Muszę powiedzieć, że niektóre postacie mają bardzo fajny dubbing, jak ten mag Christian, a niektóre tak trochę mi nie podchodzi, jak nasz bohater Bezzy, nie? Trochę, nie wiem, mam takie wrażenie, że po prostu Bezzy był nagrywany dużo... Aktor nagrywał dużo gorszym mikrofonem niż w przypadku Christiana, nie? Też macie takie wrażenie? Ciężko, tutaj od razu mi się spodobał ten głos, a do Bezziego potrzebuję więcej czasu, żeby się przyzwyczaić, bo troszeczkę tak... No nie wiem, no. Dobra, ale skupmy się teraz... No trzeba zbierać wszystko po drodze, wiadomo, jak to na początku w Gothiku. Sporo się tu zadań narobiło, bardzo sporo. Tu jest standardowy rycerz, dobra. Mamy strażników. No jeszcze z obozu oczywiście wychodzić nie chcemy. Ale trzeba pozbierać wszystko, co się da. O, tam mamy jakąś kobitkę. Dobra. Jakiś zwój. Room. Topory. Myślałem, że te topory wezmę. Jaki mamy zwój? Światło chyba, nie? Tak, dobrze, dobrze. Nie ma problemu. O, roślina lecznicza, spoczko. Dobra. Ten dom jest już zajęty i należy do nas. Spokojnie. A, chciałem się tylko rozejrzeć. Nie masz tu czego szukać. Chwila. Wyluzuj. Co tu porabiasz? Jak to co? Mieszkam tu. W tych ruinach? Bez porządnego dachu? Jesteśmy ubogimi ludźmi. Tylko na to nas stać. Co tu... Jak to? W tych... Jest... Dobra. Nie jest zbyt rozmowna. Ale się chyba nie pogniewa, nie? Jak się tu troszeczkę rozejrzę. A propos, mówiła coś, że są ubogimi ludźmi, tak? Jesteśmy tak biedni, a ty śmiesz zabierać nam ostatni bochenek chleba? Jak ci nie wstyd, rabusiu? Wynoś się stąd! Ej, ty!
Co? Jak to co? W tych ruinach. Jesteś. Dobra. Okej. Aż mi się trochę głupio zrobiło. Aż mi się troszkę naprawdę głupio zrobiło. Ale to nie jest ten czasami, kurwa. No właśnie, to jest on. Zaraz sobie z nim pogadamy. Kim jesteś? Nazywam się Argos. Mieszkam tu wraz z moją żoną Rosji. Zajmuję się zbieraniem ziół, a od czasu do czasu także poluję. Może ty powiesz mi coś o sobie? Ja? Jestem podróżnikiem. Bywam w różnych miejscach i zawsze pakuję się w jakieś kłopoty. Ale przeważnie wychodzę z nich obronną ręką. A. Nie wiem, czy wiesz, ale to ja zniszczyłem barierę w kolonii górniczej i to ja pokonałem smoki w Kolinis. Tak było. Mnie na to nie nabierzesz. Spotkałem już nie jednego żartownisia, który chciał mnie na to nabrać. Myślał, że dzięki temu dostanie coś za darmo. Idź precz, oszuście! Oj... Źle mnie zrozumiałeś. Ja naprawdę jestem tym bohaterem. A gdzie jest ta twoja lśniąca zbroja? Potężny miecz, mnóstwo złota. Wiesz, to długa historia. Więc nie myliłem się. Kolejny oszust. Zjeżdżaj stąd, albo inaczej porozmawiamy. Dobra. To naprawdę źle wygląda. Oj... Co powiesz mi na temat tej tabliczki, którą sprzedałeś Christianowi? nic nie wiem. Co to za tabliczka? Daj mi spokój, nic nie wiem. Wiecie co, może sobie zapiszmy. Bo chyba dojdzie tu zaraz do jakiegoś incydentu. Nie był rozmowny. No. Nie będziemy go prowokować na razie do żadnej burdy, bo no... może nam po prostu... spuścić łomot, a tego nie chcemy, ale jest, dużo nie brakuje, żebyśmy sobie poradzili z nim. Przepraszam, bo tutaj coś zauważyłem. Butelka wody, dobre i tyle. Strażnik, no ale, o, już mamy pierwsze stworki tam, dobre, na razie nie czuję ochoty, żeby tam się pchać. Może wrócimy tutaj na plac główny. Tutaj mamy rycerzy, trenują bardzo dobrze panowie. Trzeba się szykować na najgorsze. Tutaj mamy stertę desek. Ej, parę łóżek. Tutaj mamy kolejnego rycerza. Diego? Tutaj? Oho, kogo ja widzę? O. Nasz wielki bohater z Myrtany. Witaj, przyjacielu. Nie wierzę własnym oczom. A jednak to ja. Co cię do nas sprowadza? Usłyszałem o tym wszystkim, co się tu dzieje i musiałem przybyć. Tak, naprawdę wiele się tu zdarzyło. Ale Diego nie był z nami na kontynencie? Taka bariera nasila się z każdym dniem. I ci zawszeni piraci porwali wielu naszych bliskich. Musimy się z nimi rozprawić. To właśnie chciałem usłyszeć. Naprawdę dobrze was tu widzieć. Dokładnie, Diego. Co ty masz za zbroję na sobie? Hej, Diego, co tu robisz? Jestem zawsze tam, gdzie można dobrze zarobić. Zapomniałeś o tym? Nie no, jasne. To w twoim stylu. A ciebie co tutaj sprowadza? Postanowiłem powrócić do Korinis i przypomnieć sobie stare dobre czasy. Kolonia górnicza, smoki. To było coś. Niestety, nie widać w tobie tej dawnej krzepy. Nie mówiąc już o tym, co widziałem na Myrtanie, co się stało? Trochę się ostatnio zaniedbałem, ale nie mówmy już o tym. Racja! Tutaj też szykuje się coś bardzo ciekawego. Są na przykład piraci. Co o nich myślisz? Na razie słyszałem tylko o ich rabunkach i mordach. Metody mają dość brutalne, ale te skarby... Opowiadają, że Hannibal i jego ludzie mają nieprzebrane bogactwa. Zastanawiam Kuszące. Się... Nad czym się zastanawiasz? Zastanawiam się, czy się do nich nie przyłączyć. Być może to dobry pomysł. Poza tym niedaleko piratów znajduje się obóz orków. Chętnie wybrałbym się też do tego obozu. Razem możemy się tam wybrać. Mówisz serio? Tak. W takim razie, jeśli będziesz gotów, daj mi znać. Razem będzie nam łatwiej tam dotrzeć. Z tego co słyszałem, droga prowadząca w tamte strony aż roi się od potworów. Jak to w tym miejscu bywa? Ale zanim tam pójdziemy, mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? O co chodzi? Jak wiesz, jestem amatorem bagiennego ziela. Każdy lubi sobie od czasu do czasu zapalić. A
ten wścibski Hagen wywęszył, że mam paczkę ziela i mi ją najzwyczajniej w świecie ukradł. Ukradł? No, niezupełnie. Znalazł mój tajny schowek i powiedział, że rekwiruje ziele. To jego obóz i on decyduje o takich rzeczach. Świnia! Ale w końcu paladynie dają mi tu ochronę. Przynajmniej na razie. Spróbuj odzyskać tę paczkę. To dla mnie bardzo ważne. Dobra, może to ogarnę. Wiem, że masz dobre układy z Hagenem. Więc możesz coś wskurać. Zagadaj z nim jak... Zobaczę, co da się zrobić. Tak. Ciągle zastanawiam się, jak tutaj rozwinęli No bo Bezzi został... inaczej. Nie wiem, czy według tej modyfikacji Bezzi wrócił z kontynentu, ale co on tam osiągnął? Został tym królem, czy nie? Czy my w ogóle jesteśmy królem Robarem? Wydaje mi się, że nie. Nie ma ani słowa o tym, chociaż Bezzi no stracił formę. Wszyscy to mówią, ta podróż morska i pewnie czas, bo nas tu chyba raczej parę lat nie było, nie? Chyba raczej, tak. Są tutaj takie nieścisłości, kurde. I co, Diego by nie był z nami? Mój ulubiony kumpel na kontynencie? Niby coś mówił, że widział w Myrtanie coś tam, ale to on by tu wrócił wcześniej, przed nami? Chyba, że tak, no... Nie wiem, takie są pewne nieścisłości. Dobra, Martin. Co słychać? Pytasz się, co słychać? Fatalnie. Gorzej niż fatalnie. Okej. Czy wiesz, co uczynili ci łajdacy piraci? Coś słyszałem, ale... Zgwałcili i zabili moją żonę, a córkę porwali i zawiedli ją aż gdzieś tutaj. Akurat w chwili ataku przebywały w dzielnicy portowej. Jak mogłem pozwolić im tam chodzić? Przybyłem tu, aby uratować chociaż moją córkę. Jeśli jeszcze żyję. W każdym razie ci złoczyńcy zapłacą mi za to. Poczują na własnej skórze, co to piekło. Mogę ci jakoś pomóc? Musimy czekać na rozwój wypadków. Ci dranie są zbyt silni, by ich od razu zaatakować. A do tego ten przeklęty Hannibal. Wszyscy strasznie się go boją. Każdy wie, że jeśli dostanie się do niewoli, może zostać żywcem obdarty ze skóry. Ale mi już wszystko jedno. Muszę pomścić moją... Nie no, jasne. Rozumiem to. Jak się nazywa twoja córka? Nia. Przybyła do Korinis, gdy było jeszcze w miarę bezpiecznie. Wojna z orkami się skończyła, a w okolicy Korinis zrobiło się zupełnie spokojnie. Potem jednak zaczęli grasować piraci i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej zuchwali. Słyszeliśmy, że zaatakowali już inne mniejsze wyspy, ale nikt się nie spodziewał, że zaatakują także Korinis. A już na pewno nikt nie wiedział, że są aż tak silni. Przypłynęli dwoma uzbrojonymi po zęby okrętami. Ostrzelali miasto Zarmat, a potem ruszyli do szturmu. Tylko ucieczka do górnego miasta mogła nas uratować. Kto nie zdążył na czas, zdany był na pastwę losu. Kurde. Ale za jakiś czas w końcu rozprawimy się z tymi łotrami. Oby tylko Nia wytrzymała do tego czasu. Naprawdę piraci urośli w sile, w siłę, nie? Ja pierdzielę. A z kolei orkowie zupełnie sobie odpuścili, nie? Czy wiesz, kto jeszcze został porwany? Na pewno żona Andre i kilka kobiet z miasta. Okej. Ale nie powiem ci, które dokładnie. Lepiej porozmawiaj na ten temat z Wulfgarem. Dobra, dzięki za informację. I tak sporo się dowiedziałem o tobie. No to się tu troszkę pozmieniało. Znaczy, pozmieniało się. Kurde. Piraci, no... mogą stanowić głównego oponenta tutaj, chociaż jeszcze jest ta kwestia tego Beliara i mroczności związana z nim. Witaj, możemy chwilę porozmawiać? Jasne, o co chodzi? Chcę się przyłączyć do waszego obozu. Potrzebuję twojego poparcia. Chcesz się do nas przyłączyć, tak? W porządku, dla mnie nie ma problemu. Prosiłbym cię tylko o jedną przysługę. Czyli jednak, co takiego? O co chodź chodzi? Za mną. Porozmawiamy w jakimś bardziej ustronnym miejscu. Oh shit, to się tego nie spodziewałem, ale dobra. To takie zakończenie odcinka będzie takie tajemnicze troszeczkę, nie? Oczywiście deszcz cholerny musiał zacząć padać. A gdzie ty chcesz mnie za obóz wyciągnąć, stary? Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Taki nie jestem przekonany na stówę. Tak sobie zapiszmy, no. Gdyby się coś miało tam spieprzyć, to...
Tam widziałem krwiopijców niedaleko tej bramy. Beznadziejna pogoda. Zgadzam się w 100%. Dobra, chyba mam nadzieję, że niczego złego nie kombinujesz, nie? Nie wiem, gdzie on nas prowadzi. Tu nikt nas nie usłyszy. Ten Diego, dawny skazaniec z kolonii górniczej. Twój kumpel, co? No. Zgadza się. Widziałem, jak popala bagienne ziele. Wiesz, paladynowi nie wypada, ale... załatw mi kilka łodyg. Dobra, pogadam z nim. Aha, tylko nikomu się nie wygadaj. Pełna dyskrecja. Jasne. Luz! Nie kojarzę go, czy on był... Znowu jedna z tych głupich bestii. No, dobra. Koniec z tobą, bestio. Nie ma czego plądrować. Ej, ten goblin jakby się zrespił, nie? To jest chyba ta klątwa cholerna. Chwila. Od tego strażnika kamiennego, że tam mówił, że nie znamy dnia ani godziny. To właśnie chyba te czarne gobliny będą na nas polować cholerne. On był oryginalnie w gotiku, ten paladyn? Nie jestem pewien. Nie kojarzę go. Prawie, dobra, nic, na dzisiaj to by było na tyle. Mamy już chyba też nawet późną godzinę. Trzeba będzie się gdzieś przekimać. Zacząć kolejny dzień, ale to już w przyszłym odcinku. No jeszcze tutaj zostało troszkę do sprawdzenia. Sporo osób jest tutaj. Okej, okay, dobrze, dobrze. Nic, trzymajcie się i do następnego. Na razie.